Hej, z tej strony Klaudia, dzisiaj haul kosmetyczny. Wiem, że je lubicie i zawsze jesteście ciekawe, co nowego pojawiło się w mojej kosmetyczce. Jeśli będę omawiała jakiś produkt i po lewej stronie u góry będzie pokazywał Wam się link, to znaczy, że ten produkt w trakcie dodania filmu jest już przeze mnie oceniony, ma już swoją ocenę i swój opis. I jeżeli jesteście ciekawe, jaka będzie moja opinia po dłuższym czasie stosowania, to gorąco zapraszam Was, żeby klikać właśnie w ten link. A i zostawcie łapki w górę. Bez zbędnego gadania, przejdźmy do prezentacji nowości. Zacznę od produktów z Sephory. Na pierwszy rzut pokażę Wam pomadki. Pomadki matowe z Sephory. Jest to ta seria Cream Lip Stain. Tą, którą widzicie po prawej stronie. Mam ją aktualnie teraz na ustach i jej numer to 25. Troszkę przypomina mi pomadkę z Lovely, Kylie Lips, tą Milky Brown. Nie wiem, czy tylko moja jest taka opinia, ale wydaje mi się, że są podobne. A druga to taka bardzo, bardzo soczysta czerwień. I to jest numer 18. Tej jeszcze nie używałam, jak widzicie jest zafoliowana, ale zaraz pokażę Wam swatch. Słuchajcie, będę teraz to robić w ciemno, także nie obiecuję, że kreska będzie równa. Super jest ta czerwień, naprawdę. Taka, tak jak powiedziałam wcześniej, mega soczysta, strasznie mi się podoba. A obok tej czerwieni zestawię Wam Sephorę, tą, którą mam teraz na ustach, z Lovely Kylie Lips Milky Brown. Obok czerwieni macie Sephorę Cream Lip Stain w kolorze 25, a tuż obok jest Lovely Kylie Lips. Moim zdaniem są podobne, jedynie ta Sephora jest troszkę bardziej wpadająca w czerwień, ale moim zdaniem są naprawdę zbliżone do siebie. Ten produkt jest jedynym produktem z tego dzisiejszego haulu, który przetestowałam chwilkę wcześniej. Jest już kilka godzin ze mną na ustach i sprawuje się bardzo dobrze. Kolejny kosmetyk to pomadka i konturówka w jednym z Sephory. Ja mam ją w kolorze 02 Pink i słuchajcie, jest to taki nieco inny produkt. Czegoś takiego jeszcze nie miałam, ponieważ po jednej stronie mam pomadkę, a po drugiej konturówkę. Z tego co wiem, zaraz otworzę i sprawdzimy. Jak widzicie, już ją odpakowałam i tak sobie teraz myślę, że jest to fajna opcja dla dziewczyn, które lubią nosić w torebce pomadkę i konturówkę. Tutaj macie te dwa produkty w jednym i po prostu nie będziecie musiały w torebce kopać za obydwoma. A jeśli chodzi o kolor, to już testujemy na ręce. Najpierw nałożę pomadkę. Oto ta pomadka. Jak widzicie, intensywność jest raczej delikatna. Musiałam kilka razy pomalować to miejsce, żeby miało dosyć mocny kolor. Ale podoba mi się bardzo. Tak jak Wam mówiłam, to jest odcień 2. A teraz nałożę konturówkę. Jak widzicie, kolor konturówki jest bardzo, bardzo zbliżony do pomadki. Chociaż widać, że jest nieco ciemniejsza, ale to dobrze, ponieważ wyraźnie zaznaczy nam kontur ust. I mi się bardzo ten odcień podoba. Z trwałością zobaczymy po testach. A jeśli chodzi o opinię, to jeżeli tutaj u góry macie ten link, to znaczy, że przetestowałam już ten produkt i mam już na jego temat opinię. Wiecie jak to jest, nagrywam film troszkę wcześniej, jednak publikacja jest później i po prostu przez ten czas zdążyłam wiele rzeczy przetestować. Następna nowość również z Sephory, tuż do rzęs Kineskop. On, z tego co wyczytałam, bardzo zwiększa objętość naszych rzęs. Jak wiecie, ja używam dwóch tuszy do swoich rzęs. Na górne rzęsy używam tuszu z dużą szczoteczką, na dolne z nieco mniejszą szczoteczką. Zaraz zobaczymy, czy ten sprawdzi mi się na górne, czy też na dolne. Szczerze nie kojarzę, jaka tu jest szczoteczka, także będę musiała sobie zerknąć. Szczoteczka jest drobniutka, więc myślę, że ona będzie się nadawała i do górnych, i do dolnych rzęs. Jestem strasznie zadowolona, że coś takiego wpadło w moje ręce, bo zawsze chciałam sobie kupić właśnie taką uniwersalną szczoteczkę. Wiecie, jeżeli jadę na jakiś wyjazd, to wygodniej jest wziąć jeden tusz do rzęs, a nie dwa. Także myślę, że będzie ok. Zobaczycie go na pewno nie raz, już teraz to wiem, na moich filmikach na fejsie oraz na YouTubie, ponieważ coś czuję, że będzie super. Teraz znowu totalna nowość u mnie. Produkt, który w jednym zawiera i kredkę wodoodporną oraz cień do powiek. On bardzo ułatwia wykonywanie smoky, jak widzicie, sama nazwa mówi Easy Smoky Eye. Ja mam ją w kolorze 07 Twilight Grey. I już pakujemy i sprawdzamy, jak wygląda, jak się prezentuje. Po jednej stronie mamy taką wysuwaną kredkę w takim kolorze bardzo ciemnej szarości. A po drugiej stronie, właśnie nieco się zdziwiłam, bo jest tutaj tylko taki pędzelek, taka końcóweczka, jak widzicie, mięciutkie włosie. I szukałam tutaj tej kredki, bo jest napisane, że jest to cień i kredka wodoodporna. Ale jak widać, tak przypuszczam, że po prostu chodzi o to, że ten produkt po tej stronie będzie nam konsystencją przypominał i kredkę, i cień.
A ten pędzel jest po to, żeby fajnie rozetrzeć tą kredeczkę i żeby powstało bardzo fajne smoki. Wiecie, takie przydymione oko i myślę, że właśnie o to chodzi w tym produkcie. Dowiem się, jak użyję. Oto kolejna rzecz, również jestem jej bardzo, bardzo ciekawa. Jest to, słuchajcie, odżywiająca i poprawiająca kondycję brwi baza. Stosujemy ją przed stylizacją brwi. I odpakowuję i sprawdzam, jak wygląda. Ten produkt jest z tej samej serii, z której mam ten żel do brwi, taką maskarę Gimme Brows Benefit. Jak widzicie, opakowanie jest takie samo, równie piękne. I już sprawdzamy. Tu jest zatyczka na pewno. Tu, jak widzicie, jest taka gumowa szczoteczka, chyba tak można to nazwać. A na dole mamy, tutaj taki chyba przekręcaną końcóweczkę, dzięki której ten produkt nam się wydostanie na tą gumową część. Nie chcę wykręcić za dużo, bo wiecie, jak to jest. Zazwyczaj robię tak, że kręcę jak szalona, bo nic nie leci, a po chwili wylatuje mi tutaj po prostu multum produktu, także tym razem tak nie robię. Kręcę powolutku. Wiecie co? Miałam dosyć spory problem, żeby uruchomić ten produkt, także jeżeli dam radę rozszyfrować, jak to otworzyć i jak sprawić, żeby produkt wypłynął, to dam Wam o tym znać na moim snapie Kletex. Ostatnio dostawałam od Was pytanie, czy testowałam jakiś róż w kremie, czy może mam jakieś godne polecenia. Do tej pory nic takiego nie miałam w swojej kosmetyczce, a teraz mam właśnie nowość z Sephory. Jest to właśnie taki róż w kremie z taką fajną poduszeczką do aplikacji. Widziałam już w internecie jakieś zdjęcia, ale jeszcze go nie otwierałam. Jak widzicie, nazywa się Wonderful Cushion. I ja mam go w kolorze Bubble Syrup 03. Oto on w pełnej okazałości. Jak widzicie, w opakowaniu jest faktycznie ta poduszeczka, o której Wam mówiłam. Jest to dosyć twardy materiał, ale myślę, że stąd nazwa Wonderful Cushion, bo jednak cushion to poduszka. I co, sprawdzamy, czy będzie mocno się ten produkt aplikował z niej, czy... Naciskam, ale boję się... O, już coś widać. O, super, bardzo delikatny, taki brzoskwiniowy kolor. Jak widzicie, kolor jest przepiękny, bardzo taki delikatny, brzoskwiniowy, tak bym go określiła. Myślę, że będzie się super prezentował na policzkach. A jeśli chodzi o konsystencję, to jest bardzo taka delikatna, przyjemna i dodatkowo produkt bardzo ładnie, równomiernie się rozciera, dzięki czemu nie będziemy mieć plam na policzkach. Jak widzicie, jest bardzo subtelny i teraz jest słabo widoczny. Także będzie super dla osób, które nie lubią mieć mocno podkreślonych policzków różem. Następny produkt to paletka do konturowania twarzy z Becky. W zestawie mamy bronzer, róż i rozświetlacz. Otwieramy i sprawdzamy, czy tak pięknie wygląda również wnętrze jak opakowanie. Opakowanie jest również piękne. Sprawdzamy środek, czyli wnętrze naszego kosmetyku. I mamy tutaj bronzer, róż i rozświetlacz. I ja sprawdzam, jak te kosmetyki wyglądają na skórze. Na razie nałożyłam bronzer. Jak widzicie, jest raczej delikatny, ciepły kolorek. Dobra, teraz sięgamy po róż. I róż to taki, myślę, troszkę dziecięcy róż, przypominający nam dzidziusie, ich ubrania i wszystkie dodatki dla nich. Ale myślę, że będzie się super komponował z różnego rodzaju makijażami. I jeszcze sprawdzimy sobie rozświetlacz, który moim zdaniem będzie sztosem. Naprawdę, wygląda cudownie. Ojej. Powiem Wam, że to jest cudo. Jest przepiękny, wpada w takie złote odcienie. Intensywność jest ekstra, ja uwielbiam takie rozświetlacze, także myślę, że będzie moim ulubieńcem. Czas na paletkę pomadek. Ta pochodzi z Make Up For Ever, jest to kolor 1. I sprawdzamy, co tu gadać o opakowaniu, sprawdzamy, jak wygląda w środku. Tak prezentuje się z zewnątrz. Wszystkie te błyszczyki wyglądają przepięknie. Chyba musicie mi to przyznać. Dajcie znać, czy Wam też się podobają, bo kolorystyka odpowiada mi w 100%. I sprawdzimy, jak z ich intensywnością. Nałożę je tym pędzelkiem, który miałam w zestawie. Najpierw muszę sobie go odfoliować. Wow, jest chyba wyciągany. Wow. Patrzcie, nawet mamy obudowę na ten pędzelek. Super. Fajnie, bo przynajmniej nie będzie nam się brudziła ta część, która dotyka naszych ust, więc będzie higienicznie. Nałożyłam je sobie już na dłoń. Są w tej samej kolejności, co na paletce. Jak widzicie, te u góry są mocno intensywne, jeśli chodzi o kolor, a te troszkę niżej są bardziej blade, mniej napigmentowane.
Ale konsystencja jest super, bardzo przyjemna, myślę, że fajnie nawilżą nam usta. Jeżeli macie problem ze spierzchniętymi ustami i nie możecie używać pomadek matowych, to myślę, że to jest fajna alternatywa. Teraz pora na coś nieco wyższej półki. Mam tutaj kredkę do oczu z marka Jacobsa. Jest to kredka w takim brązowym kolorze. Delikatnie opalizuje na takie złoto, srebro. Ciężko stwierdzić, patrząc tylko na zdjęcia w internecie, ale zaraz zobaczymy sobie na skórze. Przekonamy się na własnej skórze, jak to się mówi. Opakowanie, jak widzicie, bardzo ekskluzywne. Super wygląda. Niezwykła kredka do oczu, ale coś takiego fajnie zapakowanego. I sprawdzam na skórze. Gdzie to teraz ją nałożyć? Myślę, że koło bronzera. Jest już nałożona, to ta u samej góry obok bronzera. Jeżeli byłybyście zainteresowane, to jest to kolor numer 48. Wygląda super i jest bardzo trwała. Spróbowałam przejechać po niej palcem i w ogóle się nie zmyła. Naprawdę, myślę, że będzie super. Myślę, że jest wodoodporna. Sprawdzę to później, ale wydaje mi się, że tak, bo tak jak Wam mówię. Delikatnie zostaje ślad na drugim palcu, ale ona się nie zmywa. Ciągle jest w tej samej dobrej kondycji. Następna rzecz to Lancome Lip Liner. Jest to wodoodporna konturówka do ust. Numer koloru to 132. Kredka wygląda super. Myślę, że musicie jej to przyznać. Po jednej stronie mamy pędzelek, po drugiej stronie mamy kredkę. Tak jak mówiłam, jest wodoodporna. Numer to 132. I sprawdzam, słuchajcie, ją, jak wygląda na skórze. Nałożę ją obok tej czerwonej pomadki z Sephory, bo myślę, że może będzie ok jako konturówka do tej pomadki. Jednak się myliłam, jest to zupełnie inny odcień czerwieni, ale mimo wszystko jest obłędny. Wygląda super, podobają mi się obydwa odcienie. Faktycznie jest wodoodporna, trwała, przejeżdżając palcem, prawie wcale się nie zmywa. I myślę, że mogę ją już teraz polecić. A Wy koniecznie dajcie mi znać, który z tych produktów, które pokazałam lub jeszcze zaraz pokażę, podobał się najbardziej i które z tych rzeczy najchętniej kupiłybyście. Teraz Wam pokażę produkty, które sobie ostatnio zamówiłam. Pierwsza z nich to puder z Moja. Jest to sypki puder ryżowy. Mamy tutaj napisane, że daje efekt idealnie matowej skóry. Nie przesusza jej i nie tworzy efektu maski. Stanowi świetne wykończenie każdego makijażu. Mam nadzieję, że się u mnie sprawdzi. Bardzo lubię takie produkty typu pudry ryżowe czy bambusowe. Lubię takie rzeczy, także myślę, że będzie ok. Moja skóra też je lubi i wyglądają całkiem ok na niej. Jeśli chodzi o konsystencję, mamy tu naklejeczkę, wszystko jest ładnie zaklejone, także będę musiała wszystko... Trochę mi się posypało w trakcie otwierania, co pewnie mieliście okazję zobaczyć. Wygląda jak mąka, nałożyłam go tutaj na samym dole. Myślę, że w połączeniu z podkładem nie będzie widać tej bieli na skórze. Teraz gąbka do makijażu, taki a la Beauty Blender. Wygląda przepięknie. Kształt jest przesłodki, kolory są również mega, mega. Otwieramy i sprawdzamy, jak miękkość. Naprawdę, ja tych produktów jeszcze wcześniej wcale nie dotykałam, także jestem strasznie ciekawa, jaka ta gąbeczka będzie w dotyku. Podobno w składzie nie zawiera lateksu, więc to jest duży plus. Oto ona, powiem Wam, że jest dosyć twarda. Może po zwilżeniu będzie miękka, tak jak to często bywa, ale na ten moment jest dosyć twarda. Ale myślę, że ten szpic, który jest z samej góry, będzie ułatwiał nam dostawanie się do wszystkich zakamarków wokół oczu czy wokół nosa. Takich miejsc, gdzie ciężko jest dotrzeć nawet tym zwykłym, tradycyjnym beauty blenderem. Myślę, że będzie się sprawdzała dobrze. Idę ją szybko pomoczyć i zaraz Wam powiem, jak prezentuje się i jaka jest w dotyku po zmoczeniu. Jeśli chodzi o to, jak się zwiększyła, to zwiększyła się. Myślę, że dosyć mocno się zwiększyła. W dotyku jest zdecydowanie bardziej milsza, miększa. I tak teraz przypuszczam, oglądając sobie ją, że ta podstawa gąbki będzie idealna do stemplowania i aplikacji kremowych produktów, takich jak podkład czy różne korektory na twarz. Wiecie, ten ruch będzie, myślę, tutaj będzie bardzo ułatwiony. Dzięki tej płaskiej podstawie. Dobra, zobaczymy, jak się sprawdzi podczas aplikacji. Przechodzę do kolejnego kosmetyku. I tym następnym kosmetykiem jest błyszczyk. Firma to Super Creamy Lip Gloss. Super delikatny, brzoskwiniowy, znowu brzoskwiniowy, kolejny produkt w kolorze brzoskwiniowym w dzisiejszym filmie. I jest to błyszczyk, także coś, czego mam mało w swojej kosmetyczce. Teraz na tobie są te pomadki matowe, także tego mam zdecydowanie więcej. Zobaczymy, jak ona się sprawdzi.
Mam ją w kolorze, już Wam mówię. Przepraszam bardzo, chyba nie ma tutaj napisanego koloru. Możliwe, że to jest kolor Tomul. No nie wiem w sumie. Sprawdzę, jak wygląda na skórze. Nie mam szczerze, gdzie tutaj tego nakładać. Gdzieś się przetarłam i już rozmazałam sobie jeden błyszczyk. Ale to... Nic się nie dzieje. Kładę ją tutaj na dole obok błyszczyków z Make Up For Ever. To ten błyszczyk na samym dole, którym najbardziej się błyszczy. Jak widzicie, tworzy taką delikatną taflę i na ustach myślę, że będzie wyglądało to zjawiskowo. Kolor bardzo subtelny, delikatny. Fajnie. I teraz czas na cienie, czyli coś, co bardzo lubię, co na pewno mi się przyda i na pewno wykorzystam. Cienie są z firmy Mystic i mam 5 kolorków. Ten nazywa się Shocker Light, ten natomiast Flame Dusk. Tutaj mam Daisy Dusk i Perfection Night i ostatni to Bronze Dusk. Dokupiłam do tych cieni jeszcze paletkę, do której będę mogła je włożyć. Akurat jest to paletka, która mieści 5 cieni. I zaraz sprawdzę, chyba będzie przyklejała się na magnesy, ale nie jestem pewna, zobaczymy. Jak widzicie, jeden już mam włożony. Metodą prób i błędów wywnioskowałam, że te naklejki, które są tu w tych kółeczkach, to magnesy. I wystarczy tylko przyłożyć... O! Przyłożyć produkt i... Już się trzyma. Tak sobie je poukładałam. Jak widzicie, te 4 pierwsze są totalnie matowe, a ostatni jest delikatnie opalizujący, ma delikatne drobinki błyszczące. A pigmentacja. Już sprawdzamy, jak wygląda pigmentacja. Nie mam już za bardzo miejsca na ręce, ale może coś się znajdzie. Wow, słuchajcie, pigmentacja jest niesamowita. Ja ostatnio mega jarałam się pigmentacją ze Slika. Tutaj to jest miazga, słuchajcie. Nałożyłam je na środku dłoni, bo już nigdzie indziej nie miałam miejsca. Jak widzicie, pigmentacja jest super. 3 pierwszych ekstra. Ten 4, czyli ten beżowy, jest bardzo delikatny, ale to o to chodziło. Chciałam go mieć tak po to, żeby tworzył taką bazę pod inne cienie. I ostatni, czyli ten taki czarny, w sumie bardziej grafitowy, gdzieś tam delikatnie wpadający w fiolet, też jest fajnie mocno napigmentowany. Super, myślę, że super się sprawdzą do makijażu oka. Zamówiłam sobie też róż, bo róży nie mam za wiele. To jest róż z Moja, w takim bardzo brudnym, brzoskwiniowym, może delikatnie czerwonym, pomarańczowym kolorze. Mamy napisane, że jest to róż o jedwabistej konsystencji z perłowymi rozświetlającymi drobinkami. Formuła o wyjątkowej trwałości koloru. Zobaczymy, jak on się prezentuje na ręce. Jeśli chodzi o numer koloru lub nazwę, to jest to kolor o nazwie Iris. Faktycznie jest opalizujący, ma drobinki. Nałożyłam go tuż obok tego z Sephory, który był z poduszeczką. No i zdecydowanie jest dużo bardziej intensywny, bardziej widoczny. Pigmentacja jest zdecydowanie bardziej intensywna. Ale kolor jest bardzo ładny, myślę, że będzie dla mnie w porządku. Dziewczyny, i dodatkowo, jeżeli jeszcze nie wiecie lub jeżeli jeszcze nie dołączyłyście do grupy na Facebooku Makijaż Uroda Moda, to gorąco Was tam zapraszam. Na grupie możemy wymieniać się recenzjami, pomagać sobie, doradzać odnośnie kosmetyków, więc jeżeli lubicie takie grupy, lubicie, jeżeli ktoś Wam pomaga w doborze kosmetyków, to gorąco zapraszam Was do dołączania. I mam coś jeszcze. Tutaj nie jest kosmetyk do makijażu, jest to kosmetyk do pielęgnacji twarzy. Jest to maseczka oczyszczająca z Biolof. Ta maseczka wspomaga walkę z trądzikiem i zapobiega powstawaniu niedoskonałości. Mam nadzieję, że będzie pachniała przepięknie, bo z tego co kojarzę, jak zamawiałam, miała być chyba o zapachu jagodowym albo porzeczki czarnej, nie wiem, coś takiego, w każdym razie jakieś dzikie owoce, jeżyny. I mamy napisane, że nakładamy ją na oczyszczoną skórę twarzy i pozostawiamy na 15-20 minut, a następnie zmywamy wodą. Wypróbuję, sprawdzę, przetestuję i dam Wam znać, czy się sprawdziła, czy też jest to jakiś bubel. I to już koniec wszystkich kosmetyków. Wy koniecznie odwiedźcie Facebook Kletex, Instagram Kletex oraz Snapchat Kletex. My widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, cześć!